Kolejna recenzja na moim kanale polegająca na tym, że wsiądę na skuter przy swoim domu w Puszczy Kampinoskiej w Truskawiu i pojadę do Warszawy w jakieś ładne miejsce, chyba pod Stadion Narodowy dzisiaj. Co prawda moje skutery już się skończyły, już nie mam więcej, ale od dystrybutora marki Efun albo Efan, powiedzmy Efun będę to mówił. Efun dostałem model Pusa 3000, jest to skuter elektryczny i dzisiaj się nim właśnie przejadę. Ten skuter się tym różni od innych elektrycznych skuterów, że ma duży zasięg dosyć, powiedzmy 100-120 km. Inne skutery innych firm, takich jak Keimco, Yamaha i takich znanych marek, nie wiadomo dlaczego, ale mają małe baterie wkładane i zasięgi mają śmieszne, po 45 km, 50. To w ogóle nie można ich poważnie traktować jako nadające się do czegokolwiek, chyba tylko żeby po bułki pojechać. Na przykład ja bym już nie mógł takimi skuterami pojechać do Warszawy pod stadion i sobie wrócić, a ten ma zasięg duży, bateria największa możliwa. Tutaj na dole pod kufrem jest pionowo umocowana i dzięki temu można te 120 km robić. Jak widać, jest to skuter zarejestrowany jako 50, mała tablica rejestracyjna, czyli można jeździć na dowód osobisty lub na... Chyba jak ktoś jest młodszy, to musi mieć kartę motorowerową wyrobioną. Jakieś tam roczniki od pewnego czasu tak muszą. Ja już na skuterze elektrycznym jeździłem, bo pierwszy raz w życiu jak jechałem skuterem, co się odbyło w roku, nie wiem, 2019 czy 20, to był właśnie skuter elektryczny z wypożyczalni, z Blinky City, takiej warszawskiej wypożyczalni. Także mój debiut na skuterze to był właśnie skuter elektryczny, dla mnie to było normalne. I później dopiero kupiłem sobie skuter spalinowy i się nauczyłem jeździć na spalinówce. No, wczoraj sobie przypomniałem, jak się jeździ na elektryku i po tych 4 latach na skuterach spalinowych jestem zachwycony. No, technologia elektryczna jednak jest świetna. To, że tak cicho działa silnik, że cicho, w ogóle go nie słychać po prostu, to jest najfajniejsza zabawa i to, że przyspiesza. Znaczy najwięcej zabawy daje to, że skuter bardzo dobrze przyspiesza i to, że jest ciche, też mi się bardzo podoba. To są takie dwie wielkie zalety technologii elektrycznej. Aha, no i przecież oczywiście to, że się nie płaci za paliwo. Naładowanie tego skuterka do pełna to jest kwestia tam kilku złotych pewnie, zależnie od ceny prądu. Teraz niestety ceny prądu rosną, no ale to jest nadal dużo taniej niż dolewanie benzyny codziennie za 20 zł, tak jak ja pracuję na dostawach jedzenia w Warszawie, no to skuterem na wtrysku muszę zatankować na te 150 km paliwa za około 20 zł. Skutery na gaźniku zużywają więcej paliwa, no to 27 zł powiedzmy, a tutaj za kilka złotych, co prawda nie 150 km, ale 100. Także wsiadam i jadę i będę opowiadał, a jeszcze pokażę, jak już dojadę na miejsce, co tu się znajduje ciekawego. Jak widać, kufer jest w zestawie. Nakładam kamerę na głowę i już, i ruszam. Skuter kiedyś mi się nie podobał, ten model Pusa. Uważałem, że to taka jakaś tania podróbka Wespy, że to taka landara, ale jak się wczoraj na nim przejechałem jednak, to doceniłem to, że tu jest mnóstwo miejsca na nogi, że jest bardzo wygodna sofa, wyświetlacz prosty. Skuter ma zrobione obecnie 4000 km. Dobra, 82 V. Bateria naładowana prawie do pełna. Aha, jeszcze. Strawę jeszcze sobie uruchomię. Co prawda Strawa to jest, wiem, no, rowerowa aplikacja, a nie do mierzenia kilometrów podczas jazdy skuterem, ale w sumie nie znam innej, żeby sobie zmierzyć przebieg. No i zobaczcie, cisza. Znaczy cisza by była, jakby nie to, że kamerka na głowie mi lata, bo ma pewien luz w tym zaczepie. No i oczywiście słychać wiatr w kasku, jak wieje, ale tak poza tym cisza i skuter przepięknie wyrywa do przodu. To w porównaniu ze standardowym skuterem spalinowym to jest coś pięknego. Pociąga się manetkę i od razu jest ta moc dostępna, aż głowa do tyłu odskakuje. To jest coś, co najbardziej mi się podoba. Patrzcie, gdzie ja już jestem. Już jestem w tak zwanym gąszczu. Tak nazywamy tę część lasu. Super, super przyspieszenie. Oczywiście później skuter osiąga swój limit
prędkości, no i szybciej nie pojedzie, i już w trasie, jak się jedzie po długiej, prostej drodze, no to odczuwa się to, że jest ten limit. No wiadomo, to jest 50, odpowiednik 50, ale to jak się rusza, jest wspaniałe. I to, że skuter nie trzęsie się, nie telepie, te paski tam w nim nie muszą chodzić, te wariatory i to wszystko, to jest kulturalne po prostu, taka kulturalna praca. No ja się tym zachwycam od wczoraj i oczywiście już zapragnąłem kupić sobie taki skuter, tylko tutaj rozsądek musi zwyciężyć, no bo niestety jak ja pracuję 8-9 godzin w tej swojej pracy na dostawach jedzenia, a algorytm jest tam tak zrobiony, że miota mną po całej Warszawie, do jazdy do restauracji mam po 8-9 km, no to niestety ja dziennie robię 150 do 200 nawet kilometrów. Musiałbym w połowie dnia zmieniać bateria, ponieważ nie mieszkam w Warszawie, tylko tutaj, no to nie mam jak tego robić za bardzo. Bateria jest ogromna, nie wiem ile waży, bo nie zważyłem jej. Nagram pewnie o tym skuterze jeszcze recenzję. Dzisiaj to jest tylko taki dojazd, taka recenzja w formie dojazdu do Warszawy. To się więcej dowiem o tym skuterze, a na razie mam go od wczoraj i na tydzień został mi użyczony. Nazwa e-fun, czyli fun to zabawa po angielsku, i rzeczywiście no ma się wielką radość. Ze wszystkich skuterów, jakimi jeździłem, tym mi się jeździ najprzyjemniej i dają najwięcej właśnie takiej radości. Przynajmniej w tej początkowej fazie, jak się rusza, no bo później, zaraz pokażę, no to niestety no czuć te ograniczenia. Jak się jedzie za samochodem, no to ma się świadomość, że nie da się go wyminąć. On będzie jechał z jakąś tam swoją prędkością, no i nic nie wyczarujemy. Lusterka takie jak w Kymco Like mi tam w sumie pasują. Ludzie mówią, że niewiele w nich widać, no może to trochę w lewo by się przydało. Jakoś nie chcę się przekręcić, nie wiem czemu. Ten egzemplarz ma pewną... No ten, hamulec mu piszczy przedni. Gdy naciskam, to jest cisza, gdy hamuję przodem, ale gdy jest puszczony, to cały czas słychać, jak tam ociera klocek i słychać piski, a szkoda, bo byłaby cisza. No i niestety, kierunkowskazy są ciche, nie tak jak w Kymco. Nic nie słychać, cykania żadnego, pikania, więc nie wiadomo, czy jest włączony. Znaczy wiadomo, bo na wyświetlaczu się świeci. No, widzę, że pod wiatr będę jechał do Warszawy. I to jest już pod wiatr. O, to jest limit tego skutera. Szybciej już nie pojadę. A to ciekawe, tutaj jest ten... takie kreski i one do połowy tylko dochodzą. Nie do końca. To jest model 3000, a jest jeszcze model 2000 ze słabszym silnikiem. I jest jeszcze model 5000 z mocniejszym silnikiem, który jeździ 90 km na godzinę. No i to już musi być naprawdę przednia zabawa. A tutaj no to jest najgorsza cecha tego skutera, to jest właśnie to, że nie mogę jechać szybciej niż tak jak teraz. Co w sumie w mieście jest oczywiście wystarczające. A wczoraj pojechałem sobie też w trasę po tych wioskach tutaj dookoła i też było bardzo przyjemnie. Chociaż z limitem oczywiście prędkości. Ale ma się ochotę, jak się czuje to przyspieszenie, to ma się wielką ochotę, żeby on tak do 90 km przyspieszał. No ale to być może za tydzień otrzymam do testów skuter od dystrybutora, ten model 5000, i wtedy zobaczę, jak on działa. Te skutery są też sprzedawane przez inne firmy pod innymi nazwami, no bo to jest oczywiście chińska produkcja, a e-fun to jest taki, powiedzmy, dystrybutor, który je sprzedaje. W Warszawie się mieści siedziba przy lotnisku Okęcie. Pojechałem tam wczoraj motocyklem, Junakiem, odebrałem skuter, a Junak tam został. No oj, właśnie tak jak teraz, jadę za śmieciarką i no nie mogę jej wyprzedzić, nie da rady. Mimo że ona powoli jedzie. Albo dobra, spróbujmy. No akurat śmieciarę to wyprzedzę, dobra. O, ale jest limit, to jest takie właśnie niepokojące uczucie. Pociąga się manetkę, a tu już nic się nie dzieje więcej. Ale dobra, śmieciarę wyprzedziłem.
Skuter jest bardzo zwinny, bardzo ma wygodną sofę, na której można siedzieć albo albo z przodu, albo z tyłu. Ona jest dosyć płaska ta sofa, nie tak jak w moich Kymko. Chociaż Kymko Lake też ma w sumie płaską. No ale ta jest naprawdę super wygodna. Nie spodziewałem się, że ona jest taka wygodna. Ja ten skuter wcześniej tak krytykowałem trochę. A poznałem go dzięki człowiekowi, który prowadzi kanał Deliverka, czyli kolega Marcin. Kolegę poznałem w ten sposób, że no ja nagrywałem te swoje vlogi z pracy, z dostaw jedzenia. I on napisał mi kiedyś komentarz, że ogląda moje vlogi, że jest akurat po wypadku na skuterze i nie może jeździć, a też pracował na dostawach i ogląda moje vlogi. I później się umówiliśmy. O, proszę bardzo, motocyklista mi odmachnął lewa w górę, mimo że jadę na elektryku. I Deliverka mi napisał, że kamerkę może mi przekazać, bo ja narzekałem, że nie mam kamerki sportowej fajnej, a on akurat nie używał swojej starej Xiaomi i to jest ta kamerka, którą teraz nagrywam, także otrzymałem tę kamerkę od Deliverki, poznaliśmy się. On później założył kanał na YouTube, ma obecnie więcej wyświetleń niż ja na swoich vlogach. One są takie dopracowane technicznie, nie tak jak moje filmy. Także sukces w sumie można powiedzieć odniósł, taki początkowy. Życzę mu dalszych sukcesów i ostatnio nagrał recenzję skutera Pusa. I to właśnie dzięki niemu dowiedziałem się, że w ogóle jest coś takiego jak firma SEV, skutery elektryczne, i że model Pusa można kupić. Że są skutery z tak dużym zasięgiem, no 100 km. I co jest tu dobre, to tu jest też bateria, akumulator, który wytrzymuje 3000 cykli ładowań. Nie 1000, tak jak inne akumulatory, tylko 3000, to jest, można powiedzieć, 10 lat. I dystrybutor daje też gwarancję na ten akumulator jakąś taką długą, nie pamiętam, do 80 tysięcy kilometrów chyba, czy na 5 lat. Szczegółów nie znam, ja jestem słabo przygotowany do nagrania tego odcinka, ale nieważne, jadę. Jest super przyjemnie. Światła w nocy sprawdziłem, bardzo ładnie świecą u mnie w lesie. Deliverka coś narzekał, że przednią żarówkę warto wymienić na LED-ową, on sobie wymienił na LED-ową. Tutaj jest klasyczna. Kurczę, nie sprawdzałem, no mam nadzieję, że jest klasyczna. Świeci jak klasyczna, chyba jest klasyczna, jeszcze zajrzę później. Ale jak się wymieni na LED-ową, to przy okazji prąd się oszczędza, bo LED-owa mniej prądu zjada. Skuter ma wsteczny bieg tutaj, co jest ciekawostką. Oglądałem recenzje innych elektrycznych skuterów, no bo ludzie chwalą też inne. Niestety wszystkie mają, widzę, mniejszy zasięg w zasadzie. Te Pusy mają najlepsze, znaczy te Efun. I na przykład inne skutery firmy Robo S chyba jest taka. No to na przykład ma tę zaletę, że bateria nie jest pionowo pod sofą umieszczona, tylko poziomo w podłodze, dzięki czemu środek ciężkości jest niżej. To są dwie baterie wtedy w zasadzie. Dobra, zjeżdżamy. Ale co jest bardzo dużą wadą tych różnych innych skuterów elektrycznych, często, znaczy nie wszystkich, ale tych, które widziałem, to że przycisk do kierunkowskazu, nie ma przycisku do zerowania kierunkowskazu, czyli włączamy i musimy później na pozycję zero wrócić ręcznie, manualnie, a nie naciskając przycisk. Więc to jest bardzo dziwne, że te skutery ładnie wyglądają, niby dopracowane, a taką głupotę mają. No ale mają one swoje zalety. No, wadą tej Pusy jest to, że faktycznie pod sofą no nie ma już miejsca na nic w zasadzie. No, ładowarka jeszcze się tam zmieści, można sobie wieźć ładowarkę. Ja dzisiaj nie wziąłem ze sobą. Mam nadzieję, że da radę przejechać te kilometry, które mu dzisiaj zapodam i nie będzie potrzeby ładowania. Ale nic tam więcej się nie zmieści. No, na szczęście jest kufer z tyłu oczywiście i plecak sobie tam wstawiłem. No i dobrze, i jest miejsce na plecak. Są różne rozmiary baterii, różne pojemności. Ja mam tą największą, chyba 72 V. Ja nie wiem, nie znam się na elektronice. Nie wiem, jak się mierzy pojemność baterii. Myślałem, że w miliamperogodzinach, ale w voltach jest podana. Nie wiem. Tutaj mamy wskaźnik baterii, zużycia baterii. Na razie mam 1, 2, 3, 4, 5 kresek. Skuter naładowałem no prawie do pełna, bo
nie do pełna, bo on się jakoś tak na koniec ładuje i nie chce się zakończyć ten proces ładowania. Widocznie po prostu, wiadomo, na koniec ten proces bardzo spowalnia i trzeba poczekać, a już mi się nie chciało czekać. Już chciałem jechać. Bo dzisiaj się już przejechałem tym skuterem do tego, do Chińczyka na estrady, żeby tacie obiad przywieźć. Także skoczyłem szybko, 20 km. I jedna kreska mi wtedy znikła, ta pierwsza, ale on nie był do pełni naładowany, bo w nocy też przerwałem proces ładowania. Wyświetlacz fajny, czytelny, w nocy podświetlony. Różne kolory są dostępne, z czego ten czarny jest matowy, chyba jako jedyny. A inne kolory też w sumie ładne, ale jakbym miał kupować taki skuter, to w sumie nie wiem jaki kolor, ale kurde, może czarny po prostu. Akurat cały na czarno jestem ubrany, mam motocyklową kurtkę Shima czarną na sobie. Pasuje. Skuter dosyć ładny. Naprawdę mocno wzorowany na Wespie. Zwłaszcza ta podłoga właśnie. Ja uważam, że Kymco Like jest ładniejszy, ten spalinowy. A, ale jest też Kymco Like 2 elektryczny. No, piękny skuter, ale niestety zasięg też jakieś 50 km. No. Jak kiedyś zobaczyłem, rozważałem zakup, to nie ma mowy, no to nie ma sensu. Nie wiem, kto w ogóle kupuje te elektryki z małymi zasięgami i dlaczego w ogóle takie robią, skoro jak widać możliwe jest stawienie dużo większej baterii. Mogłem na nim pracować, wożąc drugą baterię, dokupując drugą baterię za około 6000 zł, no i montując z tyłu w jakiejś skrzynce, musiałbym sobie zrobić jakąś skrzynkę zamykaną na kluczyk. No i w połowie dyżuru podmiankę robić z użytej baterii na tamtą i miałbym zasięgu ponad 200 km wtedy. W sumie ta druga bateria nie musiała już być taka duża, no ale to lepiej, żeby była. Także jest tu jakiś sposób, żeby pracować. Oczywiście woziłbym dodatkowe 30 kg wtedy, czy ile ona tam waży, 20 parę. W sumie nie wiem właśnie ile. Ale ja mało ważę sam w sobie, więc wyszłoby na to, co jak ten, jak ktoś jest ciężki. Aha, no ten chciał skręcać, jednak nie skręca. Która jest godzina? Aha, właśnie, nie sprawdzę, bo tu nie ma zegarka na tym, na telefonie mogę sprawdzić. Nie ma zegarka niestety, to jest trochę taka wada. I kilometry na przykład przebieg pełen pojawia się tak na ileś tam sekund i się zmienia samo to co ileś sekund. Także widzę, Odo ma 4000, Trip ma 9,8, co widzę, że dobrze mierzy kilometry, bo jest właśnie 10 km do skrzyżowania tutaj z estrady, no to widzicie 10, a Kymco mój zawsze pokazuje tutaj 11, bo on zawyża. Ten skuter też w sumie nie zawyża prędkości na liczniku, może tam 2 km, 3, tak, ale w przeciwieństwie do innych nie. Ach, super, super jest to, że on nie trzęsie. Nogami dobrze się dosięga do tego, chociaż sofa jest w sumie, jak się tak zastanowiłem teraz, tak nieco wyżej niż w Lajku na przykład. No ale tam bateria musi się zmieścić. O, autobus. Co tu jeszcze powiedzieć? Klakson jest. Ten przycisk to jest moim zdaniem wyłączanie, patrzcie, żeby sobie przypadkiem manetki nie uruchomić. Ale dystrybutor, ten człowiek, który je sprzedaje, on mówi, że to jest hamowanie silnikiem, że jak jedziemy i to włączymy, to jest hamowanie silnikiem i odzyskiwanie energii, ale no ja nie sądzę, żeby to było, chociaż faktycznie, no skuter wtedy mocno hamuje silnikiem i wydaje się, że jest tu jakaś rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii z hamowania, ale no nie wiem, to jest przecież sama ta ikonka wskazuje, że to jest tylko wyłączanie manetki. Poza tym, jeżeli hamujemy w ten sposób, to później już gazu nie możemy dodać i no nie wiem, ja tego nie używam po prostu. A co tu my tu mamy? Światła awaryjne czy? Ach tak, nawet teraz dopiero to zauważyłem, że światła awaryjne są. Racja, przecież to nie jest wyłączanie zapłonu. Dobra, podjedźmy sobie ładnie. A co tu, światła nie działają? Zaraz. Nie no, działają, tak? Działają. Ale to jest eleganckie, że tak cicho się podjeżdża. Jeszcze robią, jak widać, skrzyżowanie cały czas. Jeszcze to będzie trwało. O, tu ktoś rowerkiem się telepie powoli. I tutaj też się wolty wyświetlają. Jest taka tabelka wyjaśniająca, ile woltów to ile procent tej baterii. I dla każdej baterii ta tabelka jest nieco inna. Także mam teraz 81 woltów.
ale to nie jest tak, że te wolty to do zera spadną napięcie, tylko tam do 40 chyba około i wtedy jest już zero. Wiadomo, że im dłużej, pod koniec już skuter zwalnia pewnie, ale wczoraj jeździłem, wyjeździłem jakieś 60% baterii. Przejechałem w sumie dużo, no spory kawał przejechałem, 70 parę kilometrów. I skuter już wtedy trochę gorzej przyspieszał, ale to tylko, znaczy miał mniejszą nieco prędkość maksymalną, mi się wydaje, ale o kilka kilometrów tylko. Ach, jak pięknie wyrywałem do przodu. Stałem się zwolennikiem elektryfikacji pojazdów. Byłem wrogiem i w sumie jestem wrogiem, bo oni to wprowadzają tak po chamsku, siłowo. Ta strefa czystego transportu i tak dalej, zamiast po prostu zachęcić ludzi, żeby kupowali elektryki, bo one będą dobre i opłacalne, to oni różne przymusy chcą stosować i ogólnie to wszystko wygląda, jakby raczej chcieli zabrać ludziom pojazdy, żeby ludzie musieli wypożyczać. No i oczywiście trzeba mieszkać, znaczy akurat tutaj można wyjąć baterię i sobie w mieszkaniu ładować, wiadomo, ale są, ta firma sprzedaje też skutery, które się nazywają Tiger, chyba Puma i Lion, i to są już duże skutery z bardzo dużymi zasięgami powyżej 200 km. Szczególnie ten Lion, który jest no potężny, ważący ponad 200 kg. I tamtych już nie można oczywiście naładować sobie w bloku, no chyba że puścimy kabel przez balkon. Także jak ktoś mieszka na wsi, to spoko, może kupować te pojazdy elektryczne, ale jak ktoś mieszka w mieście w bloku, no to ma problem wtedy. I dlatego elektryfikacja wygląda jak chęć zabrania ludziom pojazdów. Poza tym wiadomo, że w Chinach produkcja tych pojazdów jest bardzo tania, one tam bardzo no, są tanie, mało kosztują. U nas jak już są sprowadzone do Europy, no to niestety ich cena rośnie, to jest zupełnie co innego. Oglądałem film z dostaw jedzenia w Chinach, taki sprzed 5 lat, no i tam wszyscy na elektrykach już 5 lat temu jeździli. A u nas na dostawach, no w sumie nie, spalinówki są powszechne, jak wiadomo. No marzy mi się taki F1 Tiger z zasięgiem 200 km. Póki mieszkam tutaj w lesie i mam jak ładować w garażu, to jest całkiem fajne rozwiązanie. Dobra. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że nas kierowcy nie słyszą i piesi też. Więc no niebezpiecznie jest trochę przez to. Jest się takim cichym ninją. Całym na czarno. No ale to wiadomo. Rozważam zakup naprawdę, szczególnie że cena jest dobra, 11 500. Ja kupiłem swoje Kymco Agility za 12 tysięcy. A ile na benzynę już wydałem i na różne rzeczy, i ile tam trzeba się naustawiać zaworków, na wymieniać pasków i oleju i tak dalej, to kurczę, naprawdę się dziwię, że ktoś mieszkając w mieście ma klasyczny skuter. Oczywiście klasycznym skuterem pojedziemy, tak jak ja, nad morze też, bez problemu, i w Bieszczady, i nawet za granicę. No to jest super, wiadomo. A tym nie pojedziemy. Chyba że po 100 km dziennie będziemy robić. Ale to się mija z celem. Natomiast w mieście jak najbardziej, o tutaj Vespa, proszę bardzo, klasyczna. Nie wiem, czy teraz będzie mi się chciało wracać na klasyczne skutery po tej przygodzie z pusą. Ale, tak jak mówię, rozważam zakup, może sobie kupię. O, gdzie to jedzie? Gdzie to jedzie? Czemu ja to słyszę, a nie widzę? Z tyłu, za tym tirem? Czy za mną, z tyłu? A, tutaj, dobra. To, że jest cicho, to też jest fajne, że lepiej słychać całe otoczenie dzięki temu. Wczoraj akurat wracałem z siostrą, znaczy siostra akurat kończyła pracę o tej godzinie, gdy ja wracałem, jechałem za nią. Ona jechała swoim Citroenem, ja za nią jechałem. I dzięki temu, że silnik jest cichy, no to mogłem na przykład jechać i słuchać, czy łożyska jej szumią, czy nie, bo tam nie wiemy, czy łożyska są do wymiany, czy nie. I jadąc na takim cichym skuterku można to usłyszeć. Bo z wnętrza samochodu to ciężko jest to usłyszeć, bo silnik zakłóca. No to jest żywioł tego skutera. Jazda w ruchu ulicznym. Takie w przyspieszenia gwałtowne.
Być może gwałtowne przyspieszenie jest niebezpieczne, ale raczej nie, raczej na odwrót właśnie jest bezpieczne. Pozwala szybko uciec z jakiejś pozycji. Ja tu się oczywiście powinienem pchać znowu między tymi samochodami, bo to oczywiście znowu korek. A dziwne, przecież jeszcze nie ma godzin szczytu nawet. Tak? Chyba nie ma jeszcze. No, dawaj. Jakby inne markowe skutery, no powiedzmy, no byłyby droższe nawet, taki Kymco Like 2 elektryczny, no niech by był droższy nawet o kilka tysięcy. Ale żeby on miał ten zasięg taki jak ta Pusa, ale no nie, niestety. Niestety nie. O kurwa, niechcący klakson nacisnąłem. Dlaczego to się stało? A, dlatego też w ogóle, że ten przycisk do kierunkowskazów, cała ta dźwignia jest trochę gorzej wykonana niż w Kymco. No czuć, że to taki gorszy i plastik taki gorszy i gorzej to działa ogólnie. Siostra się przyjechała, to też to powiedziała. Właśnie Kymco, no lepiej wykonane ogólnie. Ale tutaj naprawdę nie ma co narzekać. Sofa fajna, mogli dać przecież jakąś naprawdę nieprzyjemną sofę, taką jak ma Kymco Agility City 125. No jest naprawdę fajna taka właśnie, nie wiem, czy to jest gąbka, czy... No gąbka, bo jak się od spodu spojrzy, to gąbka. Ale takie, jeśli chodzi o wygodę, to bardziej przypomina Agility S. Sofę z Agility S. Zdecydowanie, którą przecież uważam za najwygodniejszą. A tu klasyczny motocyklista. No wczoraj tym Junakiem pojechałem. Tak jak mówiłem, potem Pusę, no to na Junaku to się ciężko jeździ, wiadomo, on się trzęsie. Poza tym ja nie umiem jeszcze jeździć na motocyklu tak dobrze w ruchu ulicznym, to stres. No i bardzo doceniłem przesiadkę na cichego, gładko idącego do przodu elektryka. Pod stadion. Ile to kilometrów? Zaraz, 25 mam do centrum. Jakieś 30, 60 w sumie będzie. Chyba, że jeszcze jakieś kółka powywijam. O kurde, tir. Włączyłem tę strawę, no tam zlicza mi kilometry, mam nadzieję. No jestem właśnie ciekaw, jak z tym zasięgiem, bo to niektórzy tam nie wierzą, że 100 km daje radę przejechać. Oczywiście zależy też, jak jadę, czy szybko, czy powoli. No teraz akurat jadę powoli. Liczy się też podobno, ile, jak często się rusza i hamuje, no bo każde ruszanie zużywa pewnie więcej energii niż taka stała jazda ze stałą prędkością, chociaż nie wiem, jak się jedzie z tą maksymalną. Pewnie najlepiej jechać ze stałą, ale niską. To wtedy bateria na dłużej wystarcza. Nauka jazdy Hyundaiem i20. Kurczę, od 10 lat już te samochody, te Hyundai i20, od 2015 roku są wprowadzone w Warszawie jako te na egzaminach i na kursach, ale to widocznie dobre auto. Zawsze zmieniali co 5 lat. Toyota Yaris, Skoda Felicia zmieniali, a ten Hyundai już 10 lat się prawie trzyma. I w sumie racja, bo jak jeździłem na kursie prawa jazdy Toyota Yaris dwójeczką i później z Skodą Fabią, to ten Hyundai najprzyjemniejszy był. Ale Fabia też fajna. Yariska trochę trudniejsza była w opanowaniu. Albo to dlatego, że zaczynałem na niej. Jeszcze nie miałem umiejętności. Ale spalinami tamten zakopcił okolice. Takie samochody powinny być eliminowane jednak. Ja jestem przeciwnikiem strefy czystego transportu, ale jak jedzie taki samochód i kopci na czarno, albo leje się z niego olej taki, że później widać, że cała szosa jest zalana olejem. To w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że się jedzie i cała szosa jest zalana, to w ogóle skąd on jeszcze olej ma w sobie? To takie samochody powinny jednak być eliminowane. Ale nie tak, jak działa strefa czystego transportu, że moja Toyotka tam nie wjedzie, mimo że jest, kurczę, ekologicznym autem, mało palącym i w ogóle na przykład oleju nie spala. Że tylko od wieku to zależy. A nie wiem, czy wiecie, ale w Berlinie też mają strefę czystego transportu. No ale tam to polega na tym, że tam Euro 1 musi być norma chyba. U nas ta najwyższa, Euro tam 5 czy 6, a u nich Euro 1. Czyli możemy mieć samochód lat 90. i wjechać sobie do centrum Berlina. Z tego, co kojarzę. A u nas jesteśmy biedni, a normy mamy wyciągnięte mocno w górę. No właśnie, tutaj stoją skuterowi dostawcy pod McDonaldem i kurde, elektryka żaden z nich nie ma nigdy.
U tego dystrybutora można wypożyczać też te skutery i ten właśnie egzemplarz to jest taki z wypożyczalni. Można zapłacić i tam ileś tam trzymać sobie go, wypróbować. Także no widać czasem dostawców, że jeżdżą na tych pusach faktycznie, ale to mam wrażenie, że kiedyś więcej jeździło, teraz mniej. Ale przez ostatni tam tydzień to jednak w sumie widziałem, no ze trzech, więc jednak jeżdżą, z czego jednego wczoraj widziałem też na czarnej. Hamulce są mocne, ale nie wiem dlaczego, ale trzęsą tak, takie trzęsienie. Zresztą ono u mnie w Kymka GTS na przednim kole też jest. Też się pojawiło po jakimś czasie, po jakichś 15 tysiącach się pojawiło takie trzęsienie. Nie wiem, klocek widocznie jest jakoś tak zużyty. Natomiast tutaj, tak, podczas hamowania trzęsie. Ale to chyba przedni, tak, przedni trzęsie, tylny nie. A właśnie, a czy tu jest w ogóle system CBS? Nie sprawdziłem, nie popatrzyłem, jeszcze sobie popatrzę na zaciski, jak wyglądają. Ale mam wrażenie, że tutaj tylko tylny hamuje, a tu tylko przedni. Że nie ma CBS-a jednak. Ale on chyba jest ten, obowiązujący już z tego, co kojarzę. Nie wiem. Wymieńmy sobie kulturalnie. Z prawej strony zawsze jest ten problem, że ktoś może ten, wysiadać. Dawaj, zobaczymy, czy Honda PCX przyspieszy lepiej, czy ja. Ja. Honda PCX została z tyłu. Gdzieś tam daleko, w lusterku. No nie mają szans te skutery, nawet te porządne. Podczas przyspieszania z takim elektrykiem, to one nie mają szans. Co oznacza, że nie dostarczają takiej przyjemności. Jak tu pojechać? Może Broniewskiego dzisiaj pojadę. O, niech będzie. O, akurat zielone. A nie, zaraz, Broniewskiego nie, bo tam będzie remo. No a dobra, no to przecież przejadę. Zapomniałem, że Maczka jest zamknięte i ruch idzie przez Broniewskiego chyba. No chyba, że już Maczkę otworzyli, nie wiem. Jak tam, ile mam kresek baterii? Na razie max 5. Też nie wiem, jak szczegółowy jest ten pomiar. Pewnie lepiej na te wolty patrzeć, na napięcie. Ja tu w lewo, proszę Państwa, proszę mnie tu. Ale się tu kręcą te nauki jazdy, no ale nie dziwne, bo tu jest wort obok. No dzisiaj spróbuję do końca dojechać, zobaczyć ile ta bateria wytrzyma. Po okolicy najwyżej będę się kręcił u siebie, bo to wiadomo, no może się skończyć koniecznością pchania do domu. Oczywiście można wezwać... oczywiście ta nauka jazdy teraz ma problem z ruszeniem. Można wezwać na pomoc kogoś, żeby przyjechał samochodem. Weźmie się wtedy baterię do domu i się w domu naładuje. Później samochodem się wróci do skutera. Ale ten... Albo można nieść baterię do autobusu 30 kg. I później u mnie przez las 2 km nieść baterię, ale to nie, dziękuję. To co, wyprzedzamy? Patrzcie, zwężyli nam ulicę Broniewskiego. Zamiast ją poszerzyć, to ją zwężyli, a w sumie widzę, że mogliby ją poszerzyć, tą trawę tutaj wykopać i zrobić legalne dwa pasy, to oni zrobili jeden i parking po tamtej stronie, ale ten parking, jak widzicie, jest w takim miejscu, że nikt go nie potrzebuje. Bo z tej strony do tamtych bloków i tak się dostać nie można. Nawet tutaj to przez trawę trzeba by było iść, żeby do tych bloków dojść. No niech będzie parking, ale coś mi się widzi, że oni tutaj chcą wprowadzić strefę czystego transportu, to nie, ale tą strefę płatnego parkowania. I już przygotowują Bielany na to. To mi się oczywiście nie podoba. Uj. No, tu trochę dziur. Jeżeli chodzi o amortyzatory, no to gorzej się to sprawuje niż w Kymco Like chociażby, ale też nie jest źle, nie ma tragedii. Ma się tylko wrażenie, że opony są bardzo mocno napompowane, chociaż sprawdzałem i nie są, tylko to tak amortyzatory tak pracują. Takie trochę twardsze są. Ale nie jest źle, naprawdę nie ma co narzekać na nie. Ja jestem przyzwyczajony do telepania, bo mam Kymco. A tam też są twarde dosyć amortyzatory.
No w motocyklu, w Junaku mam bardzo miękkie, to faktycznie dużo to daje. Aha, chyba maczka już jest otwarte, skoro tutaj nie ma dzisiaj takiego dużego korka. Chociaż nie wiem w sumie. Ach, jak się... Ile razy już mówiłem, jak to się przyjemnie tym jedzie. To jest takie naturalne, takie... Bez zbędnych tych właśnie różnych trzęsień i tak dalej. Oczywiście skuterem i tak się łatwo jedzie w porównaniu z motocyklem, ale no, elektrycznym się jedzie jeszcze łatwiej. Także może fajnie byłoby mieć elektryczny motocykl po prostu. No chciałem takiego Junaka elektrycznego mieć. Żeby pozycja była taka jak na motocyklu, żeby koła były duże, amortyzatory świetnie pracujące, a zarazem żeby to był elektryk, nie trzeba by było zmieniać biegów. No i przez tory przejechałem i spoko, nie ma problemu. Nie wytrzęsło mnie. Deliverka na przykład wymieniał sobie, co on tam wymienił? Ten olej w amortyzatorze przednim, żeby tak płynniej to działało, żeby bardziej miękki był amortyzator. Ja tu absolutnie nie widzę takiej potrzeby. Oczywiście nie wymienia się tu, tak jak mówiłem, oleju i tak dalej, jedynie no, można sobie klocki hamulcowe wymieniać i płyn hamulcowy co 5 lat, czy tam co ile kto chce. Ja bym nigdy nie wymienił pewnie. Także skuter jest w sumie bezobsługowy i też w sumie nie ma się tu co popsuć. Ale na przykład deliverka sobie łożysko w główce ramy wymienił. No, co prawda według mnie to się dokręca po prostu, jak się zaczyna robić luz, no to się dokręca. Jeżeli odpowiednio wcześnie się dokręci, to wtedy wszystko jest w porządku. Miałem tak dokręcane łożysko w główce ramy w Kymco, ale u niego była wymiana pełna. I no, nie wiem jak z częściami jest właśnie, no ten dystrybutor oczywiście coś tam oferuje, jakieś części do niego, ale deliverka mówił, że są różne problemy, chyba że coś tam nie pasuje i tak dalej, trzeba trochę szukać, ale jak widać wszystko znalazł, bo wszystko ma i jeździ. Nie sprawdziłem jakiej marki opony to są, być może ta Kenda, na którą deliverka narzeka. Ale na pewno są węższe opony niż w Kymco Like, no bo Kymco Like ma szerokie naprawdę. I to czuć, że są węższe, faktycznie na minus to jest trochę, ale wiadomo, muszą być węższe, bo opory toczenia muszą być mniejsze, bateria na dłużej wtedy starcza. Like to ma 120 z przodu i 130 z tyłu szerokość, także no, no szerokie bardzo. Ile tam? 100 km od wczoraj przejechałem, mniej więcej. Szkoda, że trip, czyli przebieg od czasu włączenia skutera właśnie się zeruje, gdy wyłączę kluczyk. Wtedy no, do zera schodzi. Także nie da się tak łatwo mierzyć, ile się kilometrów zrobiło w danym dniu. Bo przy każdym wyłączeniu kluczyka mamy wyzerowane. Dobra, ominę elegancko z prawej. Jadę koło Arkadii. Jak tu pojechać? Jana Pawła, czy może czekacie, gdzie ja w ogóle jadę? A, pod stadion. Nie, to sobie okupowo pojadę, żeby było ładniej. Żeby widoki były lepsze. Także dzisiaj będzie dłuższy odcinek, tylko czy ta kamerka to wytrzyma? Kurde, mam nadzieję, że tak. Jak nie, to nie szkodzi. Jutro mam wolne. Mogę znowu nagrać. Szkoda, że baterię gdzieś zgubiłem, bo miałem 3 te baterie do kamerki i nie wiem, gdzie posiałem. Kurde, gdzieś mam, tylko gdzie? Chyba, że na jakimś wyjeździe zostawiłem, bo nie mam też ładowarki tej takiej podwójnej. A, nie wiem. Może w Raciborzu została. Ja tam w Raciborzu w noclegu zostawiłem ten, lampkę do roweru, Ketej mi się wydaje. I już jej nie mam, tej takiej na USB. No ale nieważne, bo już rowerem nie jeżdżę i tak. Kurde, jestem naprawdę napalony na elektryka. Mam ochotę kupić sobie takie. I to nie do pracy. Znaczy, no wiadomo, że do pracy, no to super by było. Tylko, żeby tak sobie pojeździć. Ale no, 11 500. Niby mało, bo później już nie ma innych opłat, tylko za prąd. Jakieś tam 3, 4, 5 zł za ładowanie. Nie wiem w sumie ile. Ale 11 500, no to trochę jest jednak.
i lecimy. Po wąski z prawej. A ja tutaj spróbuję popędzić. No jakoś tam jadę, no patrzcie, jakoś wyprzedzam. Nawet. Myślę, że w ruchu miejskim ważniejsze jest właśnie przyspieszenie, a nie maksymalna prędkość. No a tu jest to, to jest rewelacyjne tutaj. Jeszcze ciekawe, jak tą pusą mocniejszą, jak się jeździ, czy ona jeszcze lepiej przyspiesza, pewnie tak. Czy tylko osiąga lepszą maksymalną prędkość, czy także przyspiesza lepiej. Jestem ciekaw, jak tam Tiger. Tiger taki w miarę ładny, taki w stylu Hondy PCX, ale ten Lion, wielki skuter elektryczny, to on już jest w stylu Honda Forza, wygląda jak Forza. No i tu będziemy mieć dłuższy, prosty odcinek, znaczy prosty, łuki takie. Ale tu by się przydało szybciej jechać niż ileś tam, jak oni jadą. Chociaż jesteśmy w mieście, nie należy tu 50 przekraczać oficjalnie. No ale o, już osiągnąłem maksymalną prędkość, nie pojadę szybciej. Dziwne uczucie takie, jak ktoś się przyzwyczaił do skutera z klasycznego, gdzie może do tych 100 przyspieszyć. Także nie dziwię się, że jak ktoś jeździł na jakimś ścigaczu, czy na jakimś nawet skuterze o pojemności 350-400, czy na prawdziwym motocyklu o dużej pojemności, to nie dziwię się, że mu się później nie chce na takich 125 jeździć. Też czuję te ograniczenia. Jeśli chodzi o rozmiar tego skutera, to on nie jest taki jak malutka 50, taka jak ten tu po prawej. Nie taki jak Rauterbassa, taki trochę większy jest. Jednak, jak mój Like, no, 125. Ale jednak zwinny, bardzo ładnie zawraca się nim. Zakręty fajnie wchodzi, te oponki mi się podobają. Mimo, że to chyba Kenda. No i to zmienię pas na lewy, zmień. Super, super się mknie przez miasto. Tylko to hamowanie z tym trzęsieniem, kurde, trochę gorsze, ale no mogę hamować, jak to mówi dystrybutor, rekuperacyjnie. To zaraz pokażę wam, znaczy i tak nie poczujecie, jak to jest, ale rzeczywiście jak to się włączy, to czuć jakby rzeczywiście rekuperacja miała miejsce. Natomiast nie wiem, czy jest jakieś odzyskiwanie, bo nie ma żadnej informacji na wyświetlaczu na ten temat. 20 km już przejechałem, no to co, jeszcze ze 100 przede mną. W sumie zobaczmy, jak tam wolty. 79, a 84 to jest maksimum. No to naprawdę ładnie, no na 20 ten. Tylko właśnie nie wiem, czy to później szybciej nie zaczyna opadać. Się dowiemy. Deliverka potwierdza, że 100, a on ma słabszą baterię, że 100 km, chyba 110 zrobił najwięcej. Jeszcze trochę miał tam 10% chyba baterii. Ale on ma właśnie tą słabszą baterię, o jedną klasę mniejszą. X-Max. Nie no, ja teraz z wyższością patrzę na te wszystkie skutery spalinowe. Jak się siedzi na takim elektryku, a jeszcze jakby robili takie, które mają zasięg powiedzmy no 400 km powinny mieć, żeby było takie naprawdę nielimitowane jeżdżenie nad morze i w Bieszczady powiedzmy. To wtedy to już naprawdę by się było spełnionym całkowicie. No a póki co to nikt po Polsce nie jeździ na skuterach elektrycznych. A ustawmy się za X-Maxem. A to stary X-Max. Patrz, jak on powoli rusza. Yamaha robi jakiś tam elektryczny, widziałem. Piękny skuter z wyglądu. No ale tak jak mówiłem, zasięg śmieszny, to nie ma w ogóle sensu. Dobra, będę w lewo tam skręcał dalej. Zaraz już tu, nie, tutaj to Grzybowska dopiero. Pozwólcie, że nie będę jechał po bruku, po chłony, chociaż do testów powinienem. No i to Forza po prawej.
pokazałbym jej, gdzie raki zimują, ale nie mogę, bo zostałem zablokowany przez jakąś spalinówkę z przodu. Poza tym nie wiadomo nigdy, czy ta Forza to nie jest 350 jakaś, ale z tego co słyszałem, to chyba 125. No a tu mi właśnie brakuje przyspieszenia, już skończyło się, a chciałbym je tu mieć w tym momencie. I w lewo. Na Świętokrzyską pojedziemy. Zjedziemy tamką w dół na most Świętokrzyski. I pod stadion. Jesteśmy. Tutaj nowy zupełnie budynek. Tutaj mój tata mieszkał w kamienicy w dzieciństwie, a teraz widzę, budują już. Ja tam pracowałem w takim starym budynku perelowskim w latach 2009-2011, a już go wyburzyli. I teraz widzę całą tę halę, wyburzyli. Kurde, koniec. Budują jakieś cuda tutaj. No i to jest całkowicie nowy budynek. Ten. Fajne jest to w Warszawie, że nowe budynki cały czas powstają. O jest, znikła mi jedna kreska. Czuję niepokój. No nie wiem, wczoraj miałem 3 kreski jeszcze i normalnie jeździł szybko, trochę tylko wolniej. Przed nami kolejne nowe budynki. O, a to co, coś budują po lewej? Aha, nawet nie widziałem. Co, to znowu kolejny biurowiec tu powstaje, niesamowite. Tylko tutaj stare, klasyczne budowle, o. I tu w prawo odcięta obecnie ulica Miedziana, gdzie tata mieszka. O tam. Kurczę, jakoś tak zamiast stabilnie jechać ze stałą prędkością, to mam tutaj tendencję do takiego ruszania manetką i tak przyspieszania i zwalniania, przyspieszania i zwalniania. To chyba tak dla zabawy tak robię, bo mi się podoba ten efekt przyspieszenia. Zbliżamy się do ronda ONZ. Dzisiaj nie pod Pałac Kultury, bo to za blisko dla tego skutera. Tak naprawdę powinienem pojechać 50 km w jedną stronę i 50 w drugą, żeby sprawdzić zasięg. Kto wie, może tak zrobię. Nagram film też z powrotem może. Ile to? 79 V, tak? Dobra. No fajnym pomysłem jest to, co tam w Chinach, czy nie, w Korei chyba południowej, że są takie stacje z bateriami, się wymienia po prostu. Płaci się abonament za skuter. Chyba tak, chyba abonament, tak. Ma się baterię i się podjeżdża do takiego automatu, gdy bateria się kończy i się wymienia. Wkłada, wyjmuje drugą, parę sekund to trwa, cyk, wymienione. No ale niestety jak tam obliczyłem, ile to kosztuje, no to drogo, strasznie, to nie ma mowy. To abonamenty zawsze będą droższe niż kupienie swojego pojazdu i jeżdżenie swoim, wiadomo. Musi zarobić przecież ten, który to oferuje. Ale sama idea fajna, żeby baterie po prostu podmieniać. Tak jak na stację benzynową się podjeżdża i się tankuje, no to powinny być stacje z bateriami. Tylko po prostu ja bym, jakbym tym rządził, to bym wprowadził jeden rodzaj baterii dla wszystkich pojazdów elektrycznych, dla wszystkich skuterów, motocykli, jeden, żeby był zawsze. No. Bo tak to jak są różne typy, no to wiadomo, no problemy się robią. Tutaj Toyotką, Yaris, dwójką widzę, dostawca się pcha do centrum Warszawy. No zupełnie jest to nieekologiczne, nieekonomiczne, żeby lekkie jedzenie przewoziły samochody spalinowe. Macie Honda Vision, jak tak lubicie. Znaczy ja tu w ogóle, dlaczego ja nie jadę w ogóle? Jakbym miał swój dom na stałe, to bym jakąś fotowoltaikę pewnie sobie instalował. I wtedy to już w ogóle za darmo bym sobie ładował taki skuterek. No na razie kolega Bartosz mówi, że rozwijają się te technologie. Dobra, jestem przy Pałacu Kultury. Rozwijają się te technologie i te baterie coraz lepsze robią, jakieś tam syntetyczne. O, czekajcie, co tam się rozpięło.
Może kiedyś nie będą tego litu potrzebowali wreszcie. No i najważniejsze, żeby te cykle, kurde, żeby tych cykli ładowań było dużo. On tam Bartosz mówi, że już 5000 jest w tych nowych technologiach, no to 5000 cykli ładowań, no to spoko, to już dobrze. Bo 1000 naprawdę mało jest. No wiadomo, ktoś będzie przez cały rok ładował co dzień, chociaż zimą oczywiście to raczej nikt nie będzie jeździł, chociaż nie wiadomo, dostawcy to muszą i zimą. No i powiedzmy 2 lata i po baterii, kurde, a ona 6000 kosztuje. To jak będziemy tankować benzynę, na to samo wyjdzie. Zobaczmy, czy Honda Vision będzie szybsza niż ten elektryk. Albo ten Keyway z prawej. Muszę wyrwać teraz, pokazowo do przodu. To szkoda, że później mnie wyprzedzą. No, teraz, bo jeszcze mam czerwone. Keyway ładny. Ale spalinowy, czyli nie liczy się. Dobra, pędzimy. Zostali z tyłu, chociaż jakoś tak słabo ruszałem, mam wrażenie. Może już bateria trochę zużyta. Zmiana pasa, chociaż ja powinien być na lewym, czyli środkowym, ale to sobie zmienię jeszcze. I przecinam marszałkowską. Tu oczywiście korki. A wjedźmy sobie koło tego PCX. Albo przedniego. Która to godzina zaraz w ogóle? 15:06. O kurczę, godziny szczytu się zaczynają. Czy ja tu zdążę na tym zielonym? Ach, zamiast się pchać, to ja tu głupi stoję. Zaraz zostanę na czerwonym. Będę miał więcej czasu do nagrania filmu, do opowiadania. No pewnie, nawet on nie zdążył, ten, który się tam pchał. No nic, to ja teraz się trochę tutaj poprzepycham. Wstyd, żeby mieć skuter i nie zdążyć na świetle przejechać, to jest wstyd. I to jeszcze mały skuter, on ma duży, tutaj widzę, co to jest. Patrzę i nie wiem, co to jest. Co tam jest napisane? Nie wiem. To jest mój żywioł. Korki. Znaczy, nie to, że umiem się przepychać jakoś pięknie skuterem, ale lubię po prostu jeździć po Warszawie w ruchu, w korkach. Zwłaszcza właśnie elektrycznym, bo spalinowym, a zwłaszcza Junakiem nie lubię. Bo wiadomo, motocykl zgasnąć może. O, Yamaha Razer, proszę bardzo. Sushi wiezie. Kurde, szkoda, że ten autobus mi tu stoi, bym podjechał obczaić tą Yamaha Razer. O, no coraz więcej ich widuję. Wiadomo, najtańszy skuter ze wszystkich markowych. 9999, super cena. Ale właśnie. Elektryczna rewolucja. Każe mi teraz zmienić myślenie trochę. Deliverka jest już od dawna przestawiony na elektryki, no i sobie tak pracuje. Na skuterze elektrycznym zarabia, mam 78,7 V. Co to? Gdzie tu coś na sygnale jedzie, żeby mi tu nie wjechało? Powinienem pojechać i wam pokazać korki na tym. Tam, gdzie tunel zamknęli. Dobra, trzeba będzie tu robić tak, jak wszyscy robią. Tak pojechać. Kurde. Właśnie, on zmienia pasa i mnie nie słyszy. Już nie mówiąc o tym, że byłem w miejscu, gdzie nie powinienem być. Ale piękny warszawski korek. Czy wiecie, że kiedyś ta ulica była dwupasmowa i tu nie było korków, ale uznali, że trzeba ją zwęzić. Że korki jednak muszą być. Na szczęście jest pas dla rowerzystów. Można jechać z krajem tego pasa. No, dawajcie. Co to takie piękne? T-Max. Kurde, jest trochę tych T-Maxów w Warszawie. Yamaha T-Max. Dobra.
Pakujemy się przed tego. Pewnie. Tutaj budują parking obecnie. Tylko czemu to już tyle trwa, to nie wiem. Chyba 2 lata. Albo i dłużej. Albo przesadzam. No dawaj. Czy przede mną jest gdzieś... Pewnie tak. Pewnie nie musiałem tak głowy odwracać. A dobra. Dobra, rowerzyści z tyłu zostali daleko. Pozwólcie, że skorzystam z waszej ścieżki. Sam kiedyś byłem rowerzystą. Właśnie, ja sam byłem rowerzystą, na masy krytyczne jeździłem. Jakoś tam rozumiem tych rowerzystów, ale wielu jest takich, wiadomo, agresywnych, nadgorliwych, którzy będą się kłócić, bić z motocyklistami za to tylko, że tutaj wjechali na chwilę, gdzie nikomu w sumie nie przeszkadzali. O, no właśnie, najniebezpieczniejsza rzecz jaka jest, wysiadanie z prawej strony. Zwłaszcza, że byłem świadkiem, gdzie facet uderzył skuterem w drzwi, tak otwarte w ostatniej chwili. I to wcześniej widziałem, tutaj niedaleko w sumie. Wcześniej widziałem, jak rozmawiał z kolegą, ten kolega mu tam coś tam mówił o tym skuterze właśnie, bo on tamten sobie kupił. No i kurde, 30 sekund później jedzie ten facet, drzwi otworzył ktoś z prawej strony, w taksówce wysiadał, pasażer nie spojrzał, otworzył i jeb. Drzwi wygięte, skuter rozwalony. Powoli jechał na szczęście, bo dopiero ruszał, ale niestety. To jest niebezpieczne, jak ludzie sobie wysiadać chcą nagle. Ale jeszcze jak na prawym pasie wysiadają, to spoko, ale niektórzy wpadają na pomysł, żeby na lewym wysiadać. Co też już widywałem. Co to jest? Co to jedzie? Gdzie i jak? Aha, w drugą stronę, dobra, także nieważne. Zjeżdżamy na dół ze Skarpy, ulicą Tamka. Nie wiem dlaczego stoję zamiast się pchać, ale no dobra. O, tutaj przydałoby się rekuperacja, by się tu przydała, jak z góry zjeżdżam. Odzyskiwałbym sobie energię. To mój kuzyn był na... Kurde, jaka to wyspa? On zawsze mówi mi, żebym na tę wyspę pojechał. Jakaś wyspa znana, gdzie ludzie jeżdżą. I mówi, że tam właśnie najlepiej to elektrycznym samochodem jest jeździć, bo spalinowym to... To ciężko pod górę się rusza, a elektryczny bardzo łatwo pod górę rusza. I ma tę rekuperację, gdzie odzyskuje naprawdę dużo energii. Tam mówił kuzyn, że chyba 40% odzyskał przez rekuperację, czy coś takiego. No ale wiadomo, jak są strome górki, to faktycznie. No i co? Gdzie ta rekuperacja? Aha, jeszcze nie przełączałem tego. No ale patrzcie, mogę. No i co? No i czuję faktycznie hamowanie. Z kolei deliverka mówi, że jeżeli tu jest rekuperacja, to ona się wtedy pojawia, gdy się lekko manetkę naciśnie. Ale to ja jej nie czuję. Tak jak w BMW i3 samochodzie elektrycznym, to było czuć tą rekuperację bardzo dobrze. Ona była cały czas. Jak się tylko puszczało gaz, to samochód mocno zwalniał. On nawet, zdaje się, światła stopu włączał wtedy. I hamował. Można było hamować samym puszczaniem gazu. Natomiast tutaj, no tylko wtedy jak to przełączy, to czuję. A tak to nie. No i czemu ja tu stoję? To nie ma sensu dawać. Jedźmy. Zaraz tu będzie czerwone. To słynne miejsce, gdzie w lewo nie można skręcać. Jest zakaz skrętu w lewo, ale skuterem bardzo często nie ma żadnego problemu. Nikomu nie robi się problemu, jak się tu w lewo skręca. No czemu on się zatrzymuje? Ja tu zaraz do niego czerwono. Widzicie teraz, jakbym w lewo skręcał, nie robię nikomu problemu absolutnie żadnego. No tyle, że nie tego. Nie skręcam. Co ten X-Max tu z prawej myśli, że będzie mnie wyprzedzał? Nie ma tak. Aha, muszę uważać, żeby się nie wywalić tym skuterem, bo to nie mój. Znaczy, jak się wywalę, to już będę musiał go kupić, to już będzie mój. Wtedy. Ale on już ma 4000 przebiegu, to ja poproszę taniej wtedy. Ten uchwyt na telefon jest całkiem spoko w sumie.
nawet ma ładowanie, tam można kabelek przepuścić, podłączyć taki krótki kabelek i sobie ładowanie podłączyć. Dobra, Wisła, Most Świętokrzyski, bulwary i ja prosto pojadę, ale muszę się wam przyznać, że w sumie to ja nigdy nie pojechałem pod stadion od tej strony, tylko pod ten PKP tam na parking, ale pod sam stadion, kurde, nigdy nie pojechałem. Będę dopiero dzisiaj się uczył, jak tam pojechać. A przecież jest to miejsce znane dla motocyklistów. Spotykają się tam, mają tam punkt taki postoju. Tutaj mamy bulwary po prawej, po lewej. Kładka piękna po lewej. W sumie skuterem elektrycznym to mógłbym po tej kładce przejechać. Nikt by nie zauważył, że jadę skuterem. Znaczy oficjalnie nie można oczywiście. Dobra, jestem, ale tu wieje. Stadion Narodowy, płatny parking. Jak to płatny? Przecież ja tam zostawiałem właśnie dlatego, że było bezpłatne. Widocznie niektóre miejsca tam są płatne, a niektóre bezpłatne. Kurde, może ja sparkowałem na płatnym? Nie, no nie, niemożliwe. Ile tam? 78 voltów. A kilometrów? Zaraz powiem. Bo tu mi się nawet wyświetli. Tu jest jeszcze folia ochronna naklejona, widzę. Ja tu zawsze lubię zdzierać tą folię, żeby jej nie było jednak, ale dobra. 26 km, aha. No, nie tak dużo, w sumie blisko mam pod stadion. Ja nawet na Wilanów mam blisko, tam 30, nawet nie 40 km chyba, a może i 40 z Wilanowa. Aha, oczywiście tym skuterem, jako że jest to odpowiednik 50, nie można wjeżdżać na ekspresówkę. Trzeba pamiętać, żeby na S8 nie wyjechać. No i Praga północ. A ja w prawo. Stadion Narodowy. Dobra. I super, super. Chyba za mało mówię o tym, jak ja super się teraz czuję, jadąc na tym sprzęcie przyszłości. Jakie fajne jest manewrowanie nimi, to takie przyspieszanie, chociaż czuję, że mógłby lepiej przyspieszać, jeszcze lepiej, mam nienasycony apetyt. Dobra, jak się jedzie pod stadion, kurde, w lewo czy prosto? Czekajcie, co to za ulica tu idzie, chyba, może tu jednak, o Jezu, brama pierwsza, no to brama pierwsza to chyba, a nie, no oczywiście, że prosto, nie, zaraz, ej, tu jest stadion, a, dobra. Brama 11. A więc to tak jest. Ale podjadę pod sam ten? Chyba tak. To co, do Michała na Saską Kępę chyba jeszcze skoczę. Tylko ważne, żeby on, jak będzie jeździł, żeby kilometry mi naliczał. Dam mu telefon. Niech Strava liczy, ile ten skuter dzisiaj przejeżdża. I co, jestem pod Narodowym? Zgadza się. Czy to jakaś ochrona? Zakaz zatrzymywania się. No dobra, to ja się zatrzymam tam, gdzie nie ma zakazu zatrzymywania się. Czekajcie, dotąd, tak, jest zakaz. To tu mogę. O, tu jakiś ładny... Co to jest? Co tu jest napisane? Super light? Kurczę, a to nie jest Hinol po prostu? Dobra, co tu? Czekajcie, bo jak wyłączę, to przebieg się zresetuje. 77 V. Ogólnie 4106 km i... A, dobra. No i tak, stopka boczna fajna, bo nie wraca sama, tak jak w Kymko. To mi się w sumie podobało. Chociaż to, że sama wraca w Kymko jest też dobre. No i ta dolna też tutaj jest. Dobra, zobaczmy, czy się coś nagrało. Gdzie ta kamerka? Chwila prawdy zawsze. Nagrywa się. No i dobra. To wyłączam. Ma oczywiście blokadę kierownicy. I teraz otwórzmy ten kufer, tylko czekajcie, muszę... O, dobra. Proszę bardzo, to jest bateria, jak widać. No jest tu jeszcze trochę miejsca, ale jednak niewiele się tu zmieści. Także praca na tym, a ja nie mógłbym mieć kufra, jakbym na tym pracował, bo torbę muszę mieć z tyłu przecież na jedzenie. Nie mógłbym ze sobą brać różnych rzeczy, które zawsze biorę pod fotel. Jakieś ubrania na zmiany i tak dalej. Znaczy, no dobra, ubrania bym dałby radę.
Tu pociągamy, odłączamy, tylko trzeba bezpiecznik najpierw wyłączyć. Tu podłączamy ładowarkę, ale co jest fajne, to gniazdko jest też tutaj do ładowania. O, proszę bardzo. Także nie trzeba otwierać sofy podczas ładowania. Są stopki do pasażera, dla pasażera. Nie wiem, czy to jest metal, czy plastik. Czekajcie, co to jest? Plastik, tak? Tak, to nie jest metalowe. Chyba. To jest metalowe, bo jest chłodne. Producent, znaczy dystrybutor, logo od pewnego czasu nakleja te starsze modele. Nie miały tutaj żadnego napisu. Jak widzicie, oponka jest cienka dosyć faktycznie. A, kenda, jednak kenda, tak. Szerokość chyba 90, z tego co widziałem. Cienka, z tyłu też chyba cienka, tak. Aha, no z tyłu jest silnik przede wszystkim w kole, o. Czekajcie, gorące. No, gorący jest, cały czas gorący, tak. Wiadomo, z tyłu widzę szersza oponka. Ładne światła, w sumie ładny, ładny design taki. Patrzcie, mi się podoba. Deliverka mówi, że lakier jest dosyć słaby, że się łatwo rysuje. No, może i tak, nie wiem. Hamulec dwutłoczkowy, tarczowy, nie żadne tam linki. Zresztą nie wiem, czy linki mogą być w tym. No i co, CBS-a nie ma, jest jedna linka idzie. Nie ma CBS układu. W sumie nic nie ma, jest tylko bateria, silnik w kole. Nie ma całej masy rzeczy, która jest w skuterze tradycyjnym. To jest w sumie bardzo fajne, no. Bo po co, po co? Prostota jest lepsza. No, miałem szczęście. Skończyła mi się pojemność karty, bo włożyłem tą małą kartę do kamerki, a nie wziąłem pod uwagę tego, że dzisiaj jadę dalej przecież pod stadion. I dlatego, no, do zera doszło akurat w tym momencie. To dobrze, że tu zdążyłem dojechać, bo inaczej wyłączyłoby mi się w trakcie i nie miałbym, powiedzmy, jednego ujęcia. Tak, to mam takie jedno ujęcie w sumie. Co tu jeszcze miałem pokazać? Kufer na kluczyk. Łatwo się zdejmuje, bo naciska się ten przycisk na kluczyk zamykany, na inny kluczyk niż ten. Są dwa różne. No i co? Plecak się mieści, kask się pewnie mieści. Tak, nawet muszę tu... dobra, nieważne. Co jest fajne, to ma tutaj o, takie oparcie. Także wczoraj z siostrą jeździliśmy w dwójkę. Siostra prowadziła, ja z tyłu siedziałem. Na podwórku jeździliśmy w kółko. I właśnie wygodnie się bardzo z tyłu siedzi, bo łatwo się bardzo jest trzymać tych rurek. Lepiej się jest, właśnie jest się czego trzymać, to jest bardzo ważne, jak się siedzi jako pasażer z tyłu. No chyba, że się będziemy trzymać osoby, która kieruje, to wtedy nie problem. W sumie niewiele tu do opowiadania, no. Jakie to są światła? LEDowe? Zaraz z przodu zobaczę. Najpierw to je włączę może, wtedy będę oceniał. Cyk. Tak patrzę i nie wiem, co to jest. Jakieś rurki? Nie, to chyba klasyczne żarówki. Nie wiem, nie wiem. Kierunkowskazy. Aha, awaryjne, tak? Tak. Szkoda, że nie cykają, no. Zgadza się. I co? I tutaj klasyczna żarówka, tak. Także można ją, no, deliverkę ją wymienił. Nie wiem, jak tam z homologacją wtedy w czasie wymiany. Niby trzeba mieć homologację na każdą część, którą się wstawia do skutera. Ach, kusi mnie, żeby tą folię zerwać. Po co ona tu jest, ta folia ochrona? Zerwijmy to. Rozdziewiczmy. Lusterka dobre, ja bym nie wymieniał na jakieś większe. Ktoś mówi, że tutaj sobie takie wkleja, takie krążki, takie, wiecie, wypukłe, żeby odbijało ze wszystkich stron i wtedy więcej widzi. No może faktycznie jakiś martwy punkt się tworzy, którego nie widać. Tu troszkę podkładka przyrdzewiała, ale ogólnie nie ma się tu co psuć. Ładnie jest. Dobre, może sobie kupię taki. 11 500. Może jakąś zniżkę dostanę. Będę wtedy jeździł takim elektrykiem jako reklama, że warto na dostawach taki mieć. No ale to zostałbym wtedy bez baterii nagle i koniec. No ale i spalinówka ostatnio mi się wyłączyła w pracy, no moje Kymco Agility S. I musiałem się ratować tam, w sumie nie wiem, jaka była przyczyna, chyba zawory źle ustawione i filtr powietrza brudny, ale nie wiem, no, już mnie trochę zawodzi ten Agility S. A na takim, w takim elektryku nie ma co zawodzić w sumie. Dobra, także zobaczymy, czy kiedyś będę miał skuter elektryczny i czy przypadkiem nie jeszcze we wrześniu. Bo tam jak się kupuje w tym sklepie SEV, o, w tym SEV, to wtedy... albo się bierze od razu,
taki, jaki on tam ma na stanie, albo się zamawia i się czeka około ileś tam miesięcy czy pół roku, aż przypłynie z Chin. Ale teraz widzę, jest taka sytuacja, że ta promocyjna cena jest też na te, które ma w posiadaniu obecnie, czyli można od ręki kupić w promocyjnej cenie, co wcześniej się nie zdarzało raczej, znaczy nie wiem jak tam w innych latach, ale no jest to dobra okazja właśnie, kurde. Szybko wysupłam 11 500 i kupię. Wpłacajcie mi pieniążki, żebym sobie mógł pozwolić na takie coś. Bo ja naprawdę jestem, nie ukrywam, że jestem zachwycony tym, że to jest pojazd elektryczny. I tak jak mówiłem, główne zalety, super przyspieszenie, cicho pracuje, elegancko pracuje. No i nie zajeżdżamy na stację benzynową w ogóle. A także oleju nie zamawiamy, który kosztuje jednak. Ja mam wymianę w Kymco co 2000 i około 40 zł mnie taka wymianka kosztuje, licząc sam olej, no bo ja sam sobie wymieniam. Ale 4 litry oleju kosztują 145 zł chyba, czy 140 tego Motul. Także te oleje też kosztowne dosyć. Znaczy w sumie to jedyne, co się tam robi, no olej się wymienia. Klocki to tam raz na rok. No mało się robi, jak nie szwankuje skuter, to też mało, małe wydatki. Także w sumie nie wiem, no ceny prądu będą rosły to i to dużo. Więc może jeszcze posiadanie elektryka będzie bolało. A poza tym trzeba pamiętać, że jakby nie było prądu przez kilka dni z jakiegoś powodu, to ja bym do pracy nie pojechał wtedy na elektryku, bo bym nie naładował. No proste, prosta sprawa. A benzynkę jednak kupić można. Dobrze, także nie wiem, jeszcze coś tu dzisiaj chyba nagram. Jeszcze wam ponagrywam, jak tam z tym przebiegiem będzie, jakieś urywki. Albo jak Michał nim jeździ. Chociaż to w sumie, nie wiem, Michał nie powinien. On chciał taki kupić, dokładnie czarny, już sobie zamówił, ale później zrezygnował jednak. Rozmyślił się, dostał zwrot pieniędzy za wpłatę i kupił, wiadomo, Yamaha N-Max, ale ja widzę, że taki skuter by mu tu się lepiej spróbował na dostawach jedzenia. Jak on jeździ tylko po Saskiej Kępie i okolicy, to taki skuterek idealny. Aha, wyłączmy to. Idealny. Coś pięknego. Dobra, zobaczymy teraz, jak podjeżdża skuter pod najbardziej stromą górę, najbardziej stromy podjazd w Warszawie. Zobaczymy. Ulica Oboźna. Elegancko. Chociaż prędkość maksymalna faktycznie mniejsza o 10 km na godzinę. No, bezproblemowo. Fajnie, fajniutko podjechał. Natomiast opony są wąskie i to wyczułem właśnie teraz, gdy musiałem ostro hamować, bo samochód przede mnie wjechał, to podczas hamowania zarzuciło tak lekko skuterem i się ślizgał na tych oponkach. Jechał mimo zaciśniętych hamulców, a także jak są jakieś te no nierówności na drodze, to też takie wąskie opony bardziej tam wpadają w nie niestety, no ale muszą być wąskie, tak jak mówiłem. Dobra, to teraz będzie jeszcze test jazdy po bruku. Co prawda ten bruk jest taki w miarę łagodny tutaj. O proszę, jakie elektryki w tym mieście różne jeżdżą. Bardziej, więcej rowerowych co prawda elektryków. A bo w sumie tak naprawdę mało elektrycznych skuterów w Warszawie jest na ulicach. No i co? Leci po prostu. Dla mnie to te amortyzatory są dobre. Deliverka narzeka, że na bruku się źle zachowuje ten skuter, a nie wiem, mi się podoba, kurczę. Fajnie, fajnie. Chyba nawet lepiej niż Kymco Like. Ale za to czekajcie, bo w lusterku nagle nic nie widzę. Czy to się przed chwilą ruszyło? A tak, tutaj po prostu całe lusterko się ruszyło. Nie jest dokręcone odpowiednio. I co jeszcze chciałem powiedzieć? A, o tych hamulcach. No hamulce są według mnie znaczy ostro hamują, ale trzeba to z wyczuciem robić, bo zupełnie to inaczej działa niż w Kymco. Chyba przez węższe opony, albo ogólnie, nie wiem przez co, ale bardziej nerwowo hamuje. I nie chodzi o to, że ostro, tylko że takie poślizgi bardziej wpada, takie mikro poślizgi. Gdzie ja jadę w ogóle? Nie mam pojęcia. Tak sobie jadę, bez pomyślunku przed siebie.